Tą dzisiejszą Ewangelią skojarzył mi się kawał o teściowej. Oczywiście nie mam nic do teściowych. Codziennie Panu Bogu dziękuję, że nie mam. Natomiast mam też kompleks teściowej. Każdy z nas to jakoś ma. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Raz, jeden, dwa, dzień dobry z siewcą. Mamy pierwszy poniedziałek września. Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny, katechetyczny, formacyjny. Mamy nadzieję, że będzie to rok łaski od Pana. Tą dzisiejszą Ewangelią skojarzył mi się kawał o teściowej. Jaka jest różnica między Bogiem a teściową? Bóg wie wszystko, a teściowa wie lepiej. Oczywiście nie mam nic do teściowych. Codziennie Panu Bogu dziękuję, że nie mam. Natomiast mam też kompleks teściowej. Każdy z nas to jakoś ma, że wydaje nam się, że wiemy lepiej. Mieszkańcy Nazaretu, którzy wątpili w Jezusa, czyż nie jest to syn cieśli, a później chcieli go wyrzucić z miasta. Wydawało się im, że wiedzą lepiej. Ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre, jak wyglądała ta czy inna sytuacja itd., itd. To Bóg wie lepiej. Dlatego otwierajmy się na Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Niech On prowadzi nas do całej prawdy, do tego, byśmy jak najpiękniej wykorzystali ten rok łaski od Pana. Żyj, rośnij. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.